Państwa, witamy Astrobedy, Grzegorz Skwarek, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry dzień Grzegorzu. Dzień dobry. Ciemny Grzegorzu upalony. Mariusz, dzień dobry. Ameryka, tak? Grzesiu, ciężko Cię złapać, bo Ty tam chyba w Ameryce jakieś biznesy rozwijasz i bardzo dobrze, bo tak trzeba robić, tak? Trzeba iść na szeroką skalę. Grzesiek. Mariusz. Potwierdzają się Twoje słowa, które mówią o tym, że przechodzimy z ryb do wodnika potwierdza się to, że przynajmniej ja to obserwuję. Nie na no dużo wróc faktycznie tak, jest tak, że koniec z wiarą koniec z mówieniem i z, yy, ze słowem trzeba pokazać czyny, trzeba pokazać realizację w tym momencie skuteczność. Wiara też jest no wiara musi być każdy z tych aspektów jest ważny, tylko chodzi o przesadę czasami tak. nie? o równowagę, że tutaj w tej epoce łatwo przewidzieć, że jednak y, dominuje taka ślepa wiara. Nie? Ślepa to jest taka brak równowagi. Rześu, y, ja powiem tak. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo dużo ludzi narzeka i mówi o nadchodzącym kryzysie, a ja widzę troszeczkę inaczej, z innego punktu widzenia na to spoglądam i widzę, że y, zaczynają mieć problemy biznesy, które są. Oparte o jakieś manipulacje, o oszustwa, no tak. o tego typu rzeczy, tak? Nie utrzymają się za bardzo. Tak, a to wszystko, co, jest, co ma prawdziwe fundamenty, jest realne, jest prawdziwe, to wszystko wzrasta. Jak tak. Ty to widzisz? No, bo my tak często mówimy o tych 12 sektorach. Ale powiem Ci szczerze, że tak wiele różnych atrybutów mają te domy. Jeden na przykład może mieć tak wiele różnych trójwymiarowych atrybutów w dziedzinie biznesu, psychologii, mm. społecznej, jak się społeczeństwo tutaj zachowuje, czy to jest bardzo, bardzo dużo. I to oczywiście to wszystko ma przełożenie na pracę. Widzisz, że w tym czasie ostatnich pandemii, to ta praca. Jak dużo było zmian, nie? praca zdalna, taka, ludzie się przemieszczali właśnie w tych Stanach, północ Stanów, jak była bardzo mocno umocowana w centrum, wokół Nowego Jorku i tych miast New Jersey, to jak zobaczyli, że to nie ma sensu, nie ma żadnego znaczenia, gdzie oni będą mieszkać, to się zaczęło przenosić te takie bardziej dogodne tereny czy to wiejskie, czy to, czy to Miami, czy to gdzieś Floryda, czy gdzieś tam, Texas, prawda, gdzie jest więcej słońca. To właśnie, to właśnie spowodowało to, że, że to powoduje to, że te zmiany nadchodzą. Natomiast firmy, jeszcze, jeszcze jeszcze duże korporacje wiedzą, prawdopodobnie wiedzą, że konsolidują swoje biznesy w jedno i, i bo wiedzą, że w tej epoce wodnika współpraca między sobą będzie mieć duże znaczenie i zobacz, że to oni prawdopodobnie wiedzieli już dziesiątki lat wstecz, bo oni te, ten proces globalizacji i fuzji tych dużych korporacji jest, jest już od jakiegoś czasu i my dzisiaj nie widzimy tego, bo my widzimy pojedyncze marki, one te nazwy też zmieniają ze względu na podatki, a tak naprawdę jest tylko kilku właścicieli, tak rynek medialny. Mm. na przykład nam się wydaje, że w Polsce jest jakiś tam TVN, czy, czy Polsat, czy, czy TVP, ale tak naprawdę Widać to, mój tata jest zagorzałym kibicem piłki nożnej już od lat. Zresztą był też komentatorem sportowym, dziennikarzem sportowym i to jest jego pasja taka. I on zauważył taką anomalię, że chciał sobie wykupić abonament na mecze Ligi Hiszpańskiej i zobaczył, że tak, raz kanal plus i wykupił ten pakiet za ileś tam 40 zł. I w jedną sobotę był mecz, ale w tydzień później już był na innej platformie. I on mówi, co co jest? Jak wykupuję, a tu jest na jakiejś innej flat, platformie. No to wykupił na tej drugiej platformie. Okazuje się, że trzy tygodnie później już jest na jeszcze innej platformie. Teraz znowu mm -hmm. jeszcze. I co chwilę, i to, to jest dowód na to, że rynek jest podzielony, że dzielą sobie rynek, mm -hmm. że tak naprawdę i tak. A te... nie konkurują. Tak? No, a nie konkurują, tak dokładnie. <laughs> że te pieniądze i tak wpadają do jednej kieszeni. No i te zmiany. Yy, nadchodzą, no to, to, to będzie mieć przełożenie. Jeszcze to jest początek dopiero tej drogi i, i ludzie nie wszystko widzą, zobaczą, ale dużo rzeczy wychodzi na jaw. Dlatego ta, ta tendencja tych sekretów, które będą wychodzić na jaw, tych powiązań, przecież yy, coraz więcej się dowiadujemy o, o BlackRock, o, o tych trzech korporacjach, które naprawdę czepią rynkiem światowym i do nich należą te wszystkie Pfizery, nie Pfizery, to, to właśnie BlackRock. I to jest jeden człowiek stoi za tym, prawda? Jakiegoś tam wiadomego pochodzenia. No to oni opanowali sztukę współpracy poza naszym takim świadomym postrzeganiem do perfekcji. To jeszcze, to już od dziesiątek lat współpracują ze sobą, pomimo, że się lubią, nienawidzą, zysk jest ich bogiem ponad wszystko. Profit. Profit mhm. rządzi ich, ich światem i nieważne jest dla nich, czy te rodziny będą skłócone, czy nie. Profit jest jakby ten ich bogiem, prawda? Także do perfekcji opanowali sztukę yy, połączenia się i współpracowania w sp sposób taki, żeby tak rynek podzielić, że i tak, i tak wszystko wpada do jednego worka. Tylko, że to dzisiaj tak Ci mówię, że ludzie, yy, no ludzie chodzą do tych spożywczaków i myślą, że jest między nimi jakaś tam większa konkurencja, że jeden to jest taki, już pomijając fakt, że żadnego polskiego nie ma, nie? W Polsce na przykład, ale nazwy są polskie i to no, ludzie nie. No, ale to to się przesuwa. Zobacz, że tak jak w Stanach Zjednoczonych ta kultura niby zachodnia. Wszyscy te biedniejsze kraje były zafascynowane, czyli Polska w czasie komuny, tam wiesz, Coca-Cola, te inne rzeczy. Chociaż pomijając fakt, że to były innej jakości te, te, te produkty yy, wschodnie, te flanki. A teraz jak ja w tych Stanach właśnie przy, yy, przy, przy, przyuważyłem, bo tam też miałem yy, kilka takich prelekcji dla, dla Polonii, i przyuważyłem, że. Powstają sieci takie bioeko, yy, niby takie śniadania szybkie czy lunchowe, takie wieże, mhm. ale w KFC gdzieś tam nikogo już nie ma. Tam, McDonald's czy co tam nikt nie chodzi. No tu w Europie, to w Polsce to tym masowo widać, jak się to gdzieś w małych miejscowościach otworzy, to tam w ogóle kolejki dzień w dzień i, mhm. i to jest ta helisa przetrwania, że oni jak tam pojadą, to tak samo jakby sobie ubrali koszulkę z jakimś markowym znaczkiem, która ich utożsami, że są zaakceptowani w grupie, mhm. To tak samo z tą sprzywką jest. A tam już widzisz się to zmienia. Ta świadomość rośnie też i coraz więcej ludzi yy, tam oblegane było. Myśmy z córką wszedli do środka i nie było miejsca. To już widać, jaka różnica jest. Mhm. Dużo sałatek, dużo zieleniny. Pomijam fakt, że ja jestem dobry tester, też kucharzem z zawodu. Mhm. To próbowałem tej zieleniny i to w ogóle smaku nie czuć. Jest to zielone, piękne, kolorowe. Mhm. Tu pomidorek czerwony, to to. No, ale dalej, jakbym papier, czyli jest masówka taka, mhm. wiesz? Tych, jak jest sieciówka, to jest masówka, czy wiadomo, żeby takie ilości otrzymać, to i konserwanty, i, i te rośliny są tak y, na, na, nadmuchane szybkością produkcji, że, że tam no, brakuje słońca, bo to wiesz, słońce też decyduje, wszystko, wiele czynników decyduje, czy te enzymy tam w środku będą, że to będzie z, y, zachowane w odpowiednim czasie, że to y, rolnik też ma na to wpływ, no bo swoją energetyką, to podobnie... Bardzo, pe... To się zgadza akurat. Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo y, to samo mówił Paracelsus, lekarz, y, od niego przecież cała ta medycyna nowoczesna wyrosła, y, który mówił, że jest, jest wiele różnych y, rodzajów uzdrowień i, i jedna, jedno to jest poprzez te wszystkie minerały, które człowiek potrzebuje, bo się składamy przecież z pyłu gwiezdnego, czy z ziemi, hmm. takie same pierwiastki I, i wiadomo, masz trzy brakujące elementy, wytracasz, y, uzupełniasz i, i jakoś tam ten roz, y, restart tego organizmu samo następuje jest, jest lepszy, polepsza się. Natomiast są też tacy y, lekarze, którzy mają ogromny wpływ na pacjenta, na jego podświadomość, na jego tak. umysł. To jest jak jak psychologii, jak kiedyś mieli te czykulki, y, zachorzy i dawali pacjentowi, trzy dni, czy maj, a on taki umierający i wierzył w to, że go wyzdrowiło. Mhm. I to nieważne, czy, czy kulki, on coś musiał uwierzyć, czyli ta podświadomość jednak, mhm. wiesz. To, co Ci mówiłem, ten przypadek z, z babcią mojej żony, która miała takie raczysko, że już się żegnali z nią, lekarze to już nie dawali w ogóle tego. A ona miała lwa, Zna, jakiś znak lwa tam po księżycu miała lwa. I, I lew w księżycu, jest różnica taka, że słońce w lwie wytraca magnes który jest odpowiedzialny za pamięć, za te wszystkie umysły, zawały serca. Natomiast jeśli się trafi do księżyca lew, to sposób myślenia wpłynie na funkcjonowanie tego magnezu w Twoim organizmie, nie? czyli jak człowiek myśli. I ona straciła pamięć, całkowicie, i przez to, że straciła całkowicie pamięć, zrobili transfuzję też krwi całkowicie innej osoby, no i po, po jakimś bardzo krótkim czasie wszyscy, cały ten rak zniknął po prostu, wiesz, jakby go nie było, to Widzisz, jakie to jest ważne, jak człowiek sobie y, 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 trzyma ten nasz y, system operacyjny jako świadomość, ale też jest system operacyjny jako podświadomość. I mhm. ta podświadomość jest y, najbardziej y, celem y, wszystkich korporacji, bo tam chcą trafić w naszą podświadomość z reklamy. To tam. Nie w świadomość, która jednym uchem wleci, drugim wyleci, a nasza podświadomość koduje każdą sekundę dźwięk, wszystko, zapach, wszystko, wszystko, wszystko. Także wpływ rolnika to jest tak jak szef restauracji, który kompletnie nie rezonuje z tym, co robi. Zresztą miałem teraz taki przykład właśnie, obserwowałem, bo spieszyłem się bardzo, żeby wrócić z północy Florydy na południe, bo tam miałem jeszcze spotkanie i, i zabukowałem taki na chybcika hotel. Nie sprawdziłem go, wiesz, w części, chociaż sprawdzałem różne i trafiłem taki, kurczę... Stary, nieremontowany, nie bazujący tylko na lokalizacji, że nad morzem, i tu jakaś budowa, tu dźwigi, tu atak tych recepcjonistów, moją osobę, nie? że yy, zaskoczyło mnie to bardzo. Windy jakby z XIX wieku, takie poklejone tymi tapetami, to już widać nie. W ściany pomalowane warstwami, grzyb za, za tymi, w ogóle do, do publikacji nie było nad klamki, i trzeba było jakoś tak pchać te drzwi, żeby w ogóle je odsunąć. No, to tutaj udało mi się sprawdzić właściciela hotelu, który w ogóle tam nie mieszkał, nie doglądał nawet tego i facet ma kompletnie nie ma żadnego znaku doprowadzenia tego interesu. I to widać, mm. zobacz, że jak się ryba psuje od głowy, prawda? Od jednego właściciela się zaczyna, potem idzie to na recepcję, na tych, oni takie same nastawienie, buntuczne, no każdy klient, twój wróg, nie? Od razu już po minie poznaje, jak to wszystko funkcjonuje, jedzenie było tak marne, że dawno nie, nie dało się tego po prostu zjeść. Nie? Chleb to był taki jak... Nie wiem, to... Czy to ja, no nie mogłem, nie mogłem tego. Ptaki po prostu jak, jak z, z Hitchcocka wlatywały do ludzi na stoliki i, i jadły sobie te, te, te rzeczy. Dopiero w ostatni dzień przyszedł facet z sokołem i stał tam. Wynajęli gościa z tym sokołem, żeby te ptaki nie przylatywały. Natomiast, natomiast później... Trafiliśmy na, na drugi biegun, yy, hotel mniejszy dużo, prowadzony już przez właściciela, który tam na miejscu dogląda to yy, i wszystko, uśmiech tych, tych dziewczyn, yy, który tam w recepcji, czy, czy, czy właściciel otwarty i pogadać, czy ci przytrzyma walizki, pomimo, że masz do 11, to mówi, zostań sobie do wieczora, nie? Poczekamy, pomożemy ci tu. Całkowicie na bajka i podobnie z firmami, że... Yy, Najgorsze, co, co, co tutaj się liczy dla firm, to jest zysk, profit, i to i oni teraz co nie chcą, żeby ten ich bóg czy ten profit yy, zaczął rządzić całymi państwami. I ja, moja sprawa w sądzie teraz jest przeciwko firmie ubezpieczeniowej, która. Yy, Ukarała mnie kwotą 5600 zł, to było półtora roku temu, nie? Oczywiście, 5600 zł za 6 dni spóźnienia no, kupiłem małe auto i go nie zdążyłem przejestrować. Pomimo, że zacząłem proces rejestracji w terminie, ale panie, które gdzieś tam zdalnie coś mi tam wyszukiwały, się spóźniły czasowo z tobą. I już nie będę się tłumaczył, że to te panie czy coś, no po prostu 6 dni to jest jakaś lichwa, mówię, No i i tutaj z prawniczką ja mówię, że tu coś nie, nie halo jest, bo prywatna, to wygląda jako prywatna firma. Chce mnie karać jako obywatela polskiego. Nie? Mhm. No i napisaliśmy pytanie: proszę przedstawić y, powiązania państwa, status firmy, papiery, wszystko, Kim państwo, jakie macie państwo umocowanie rządowe. I oni nie przesłali, czyli już coś ukrywają, wiadomo, ale. Lichwa w Polsce jest zakazana. Można się do tego, co to za 6 dni, 600 zł, mhm. to jest nielegalne, prawda? Oczywiście oni się tam podpytają ustawy, nie ustawy. I co się okazało? Zbadaliśmy sprawniczką tą firmę. Jest to firma międzynarodowa, powiązania międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe. Oczywiście zamieszana co chwilę w jakieś mafijne, dziwne wyłudzenia i powiązania mafijne. Co chwilę zmieniają na nazwy, a w Polsce, nie będę ich wymieniał z nazwy, ale mhm. każdy się może domyślić o co chodzi. Bo w internecie najwięcej afer to jest z nią, i ona co chwilę zmienia nazwę. Teraz znowu zmienia na nową, i oni myślą, że nasze przyzwolenie, takie, że my będziemy to płacić, to jest, wiesz, państwo polskie mo, niby może cię karać, ale mus, muszą być do tego jakieś podstawy, prawda? A tutaj oni narzucają, że twoje auto ma być ubezpieczone, czy nieżywe coś, zamiast ty. To, to auto, bo auto jest dwa razy więcej w Polsce, no to biznes się musi kręcić, że, że auto się ubezpiecza, a nie ludzi. Także, także dużo ludzi na pewno dostaje te, te kary, bo wyłapują sobie, sobie dzień spóźnienia, dwa dni, ta sama kara 5600 zł, Czy 5000, jakoś tak. Także to, to, to się trzeba temu przeciwstawić. Tak samo yy, nie możemy dopuścić, żeby korporacje przejęły władzę, chociaż już przejęły. Nie? To widać to. I tylko, że po naszej stronie zostaje piłka taka, że to prawo jest fikcyjne, czyli takie, które będzie polegać na naszym niewiedzy i na naszym przyzwoleniu. I zobacz dlaczego tak wielkie naciski na manipulacje w internecie, na te wszystkie systemy, które kontrolują, co jest prawdą, co jest nieprawdą, właśnie po to, żeby ludzie się nie dowiedzieli, że tak naprawdę nas cały czas oszukują, wprowadzają w błąd. I to ma ogromne przełożenie na to, co się dzieje na świecie, nie? na rynku, na. Na, na biedę i zarobki w Polsce, przecież to jest karygodne, żeby Polacy, za, jak widzimy ostatnio statystyki, to do nas i Czechy, i Chorwacja, i Słowenia nas prześcignęła. My jesteśmy na szarym końcu zarobków, a ceny są droższe niż w Niemczech w spożywczaku. Popatrzyłem, no zaraz le, tak jak leciałem tak. przez Berlin, to wszedłem sobie do sklepu, porównać sobie ceny i, za, i oni zarabiają 4 czy 5 razy więcej niż Polacy. I patrzę, polski cukier. Nasze cukrownie wykupili nam i teraz sprzedają po ziemieckimi napisania i kolorystyka logo i to samo. Także może sobie wyobrazić, tak samo w tych Stanach to paliwo razy, cztery razy mniej. Nie? To, no to widać widać, że, że to ma. Kraj kolonialny. Tak, A. ale ta Floryda to tam już po angielsku się ciężko. Ciężko dogadać. Tam wszystko hiszpańskojęzyczne jest. Tak? Tak. To, jak to ktoś co? nie zna angielskiego, to nie Cała gra... Kuba wyjechała na Florydę, tak? przez Meksyk, Kuba, tam Argentyna, Chile, Kolumbia. Ja wszystkich osoby, bo ja tam każdego zagadałem o daty, czy to tego na, na plaży, na basenie, tego co ręcznik, no wszystkich, nie? Wszystkich. Bezdomnego. Pierwszy dzień w ogóle wylądowałem i w mojej sieci komórkowej, do, już wiedziałem, bo często podróżuję, ustawiłem sobie blokady, te roamingowe blokady, no. nie? Pierwszy stopień schodów samolotu, drugi, trzeci, kurde, 250 zł nie, yy, blokada. Już przekroczyłem 250, ja jeszcze drugi stopień nie przekroczyłem, a to już 250. I pierwsze co mówię, wyłączam telefon i idę jak najszybciej po kartę z internetem do T-Mobile, który tam... No ale to, że była awaria systemu, zawsze, co się dzieje tak notorycznie, jak jestem za granicą, podjeżdża do mnie, że podchodzi bezdomny. To jest takie już... Ketu 9 to jest. Masz doświadczać. Tak. tak na wózku podjeżdża i zagaduje, taka broda po pas. No i tak się wytworzyła rozmowa. No i oczywiście tam ja, żeby mieć lepszy obraz człowieka, bo po, po co mi jego nazwisko czy imię, więc nic nie powiem. I data urodzenia ten 22 stycznia. <grym> to ja. Twoja data. Tak, to tak, tak, moja data. A rezonacja jest podobna. Córka tak mówi, o! bo Moja o co chodzi. Koniec strachu przed chorobami. Mamy dla Ciebie bezpieczny preparat o skutecznym działaniu przeciwzapalnym. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z mądrością natury powstał X8, unikalny suplement stworzony na bazie ksantohumolu, flawonoidu chmielowego. Badania dowiodły, że ksantohumol ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, a nawet przeciwnowotworowe. X8 przywraca organizm do homeostazy i uruchamia naturalne procesy zdrowienia. Magavena, New Natural Technology. I dwie godziny, że z nim gadałem, ale bardzo fajny człowiek, zresztą bardzo inteligentny, no wodnik też taki, wiesz, otwarty umysł, wie co się dzieje. Bezdomni są, mają większą świadomość tego, co się na świecie dzieje i w tych Stanach też, niż ci, co pracują, wiesz. Aha. Ci, co pracują, to jest ten wyścig szczur, bo oni w ogóle nie mają czasu y, dowiedzieć się hmm. tego, no nie mogą, tak są przywiązani do tego schematu, że nie widzą życia, że może być jakieś inne życie, a ci ludzie, ci bezdomni mają czas na to wszystko, nie? Ale potwierdził się układ rachu 12 w 12 domu, czyli widzisz, pomimo tego, rachu 12, bo nie z Bratysławy, ten, ten bezdomny, on, ale on już po czesku nie zapomniał, bo to y, już tam jest 60 lat. Nie? Mm -hmm. I pomimo tego, że wyemigrował do tych stanów, węzeł północny do domu izolacji, 12 dom, to pomimo to w tych stanach jeszcze dalej nie chciał się zgodzić, żeby jakiegoś domu opieki czy, czy coś. nie? Tam ciepło jest, on tam wiesz. Daję sobie radę, ale poziom świadomości dużo wyższy niż, prze, niż tych osób, które tam wiesz. Ale po, te osoby, które nie znają angielskiego lub boją się tam polecieć, to nie lecą na Florydę, bo tam wszyscy nie znają angielskiego. Ta, tam takie <laughs> słów... Ale mimo wszystko jakoś to funkcjonuje, tak dogadują się. Nie, no takie słówka jak się nauczysz, jakby się dziś zaczął angielskiego uczyć, nauczysz takich 30 czy 100 podstawowych słówek, spokojnie można lecieć, wszyscy zrozumieją. No to fajnie. Jest no give it to me. <laughs> give me a dollar. <laughs> takie, takie proste, wiesz. Także to też pokazuje. Ale jak się ludziom żyje, powiedz tymi w Ameryce? No przynajmniej tam na Florydzie. Ale tu to, to jest ciężko tak, yy... Cię, ciężko tak porównać, bo te miejscowości, ja byłem w tych miejscowościach na północy, gdzie nie są takie turystyczne. Tam jest fajnie, tam mają tam dużo emerytów, też mieszka. Chociaż to się teraz zmienia, bo tam jest prawo podatkowe troszkę lepsze. To ci teraz z Nowego Roku jadą tam na południe. Natomiast w Miami, no to jest, czy Miami Beach, czy Palm Beach, to, to w ogóle nie ma co porównać, bo to jest tak jakby międzyzdroje w Polsce, gdzie wszystkie są ceny razy 5, razy 6. Mhm. Bo nie dość, że to jest taka wyspa mostem połączona, to jeszcze te ceny nie ma przełożenia. Mhm. Pomimo, że w, w marketach tych sieciowych jeszcze to te ceny się utrzymują na tym samym poziomie. No, ale, ale oni jeszcze tam kresu nie odczuwają, to, to widzę, że po dalej mają te same schematy. Rano wstajesz i z tym kubkiem, z kawą biegnie, wiesz, już są tresowani, nie? Mówię, że kub... kawy nie potrzebuje w czasie biegu, ale taka moda na to biegnie. To śmieszne, no. Ja, się, ja mówię do córki, my patrz, jak ich nauczono, że moda jest, żeby bierz jedzenie, bierz picie i biegnij, nie? Także te slogany takie, co mnie śmieszyły, Pro, taka prostota, tam wszystko jest yy, wszystko jest opisane, no nie ma znaków, jest wszystko opisane i, i jest taki napis yy, Eat here. Eat here I taka restauracja, eat here, <taki> taki proste, takie wszystko, wchodzisz i tam jesz. Nie? Ale, ale ja, ja rozmawiałem z wieloma, bo tam mówię, yy, ci tam są wszyscy emigranci, no nie, to jest taka mhm. zlepek, tam, taca Floryda, ale jednak z przewagą yy, tej hiszpańskojęzycznej, także czy byś był w Meksyku, czy byś był w Hiszpanii, czy byś był w Argentynie, to mniej więcej ta sama mentalność. Czy, czy Kuba, chociaż Kubańczycy to są podobnie do Polaków: oni bardzo taką mentalność mają. No, podobna sytuacja, była też mm -hmm. komuna, i to oni w ogóle wiedzieli, wszystko co się w Polsce. Kto był, że Jaruzelski był w latach 80., i że bo on też ich tam z Castro odwiedzał, nie? Mm -hmm. A ja mówię, a wiesz, że jak pojechał do, do Was na Kubę, to potem odwiedził y, Rockefellerów y, i, i właścicieli Monsanto w Nowym Jorku? O nie, to tego nie było wiadomo. A tak zahaczył o Nowy Jork, i później powrócił wrócił do Polski. Także przygotowywać te wszystkie zmiany, które, które miały nas jeszcze bardziej ograbić. I, I widzisz, że ta cała wolność, Solidarność to lat 80, 80. czy 81. I wtedy im się udało stłamsić to wszystko i przekształcić na niewolnictwo, ale w takiej formie więzienia bez krat, niby, nie? Tak. To, 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 że nam się wydawało, że o, 89. Demokracja niewolnicza, taka, tak. Tak, tak. I dlatego ja napisałem artykuł o tych y, 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 dziwnych, którzy zginęli w dziwnych okolicznościach, twórcy programu Sąda, mhm. którzy w 90. roku chcieli zmienić formułę programu na program ekonomiczny, który by miał uświadamiać Polaków w nowej sytuacji gospodarczej w Polsce, jak to jest, jakie są też konsekwencje tego, bo mieli to porównywać na przykładzie państw, które to już przechodziły i komuś chyba bardzo zależało, żeby się Polacy nie dowiedzieli, że i tak zostaną ograbieni w 100% ze wszystkiego i zginęli w ciągu przyciągu trzech lat wszyscy. Także okoliczności bardzo zawiłe. Nic się tam kompletnie nie zgadzało. Tych, tych zeznaniach, tych wypadkach, mhm. tych. To, takich jest dużo też, nie? To tak samo jak. To są w ogóle dziwne, to jest taka lista dziwne zabójstwa trzeciej RP, nie? To, to tam ludzie ginęli w takich okolicznościach. Krzysiu no ale powiedz mi, no bo tak. Jak oceniasz ostatnie dwa lata yy, tak pod względem mentalno-rozwojowym? Co zrobiła ta słynna pandemia? A to. Ja to mówiłem też, że zobaczycie, że nie ma tego złego, czyli ten docisk to jest taki kopniak w tyłek, nie? Mhm. Kopa w dupę i przebudzenie, przebudzenie. I bardzo dużo ludzi dzięki temu właśnie zaczęło, zmieniło tego rozmowania, bo dostali dowód na coś, że tu coś jest totalnie już nielogiczne, nie? Także nie ma tego, zawsze trzeba ten świat obserwować, bo my widzimy go jak z perspektywy muszki, owocówki, a to tak się nie dzieje, ze względu, że, że to życie jest takie trójwymiarowe i, i są te planety w czasie, które co chwilę się zmieniają. I są planety, jest czas, kiedy zasiewu, czyli to, co zainwestują ludzie, nawet, nawet jak nie widzą efektów, bo może być tak, że hmm. pracują w środowiska alternatywne i robią różne tam eventy i spotkania i chcą ludzi, i nie widać aż takiego to nie, ma, nie widać skutku. Tak? Nie widać skutku i nie możemy mhm. się poddawać, bo to jest okres zasiewu. To jest okres zasiewu, dopiero okres żniw przyjdzie wtedy. Ale my nie możemy analizować tego z perspektywy miesiąca czy dwóch lat, tylko wszystko to, co, się, co teraz ludzie zasiewają, nawet z taką rozmową z rodziną. Jak podważają, no nie? czyli widzą tu coś nielogicznego jest. Tu, tu jakieś robaki. Oczywiście to jest upadlanie ludzi, bo oni się nas śmieją, że testują sobie ludzi, do jakiego stopnia tak jeszcze. Można ich nawijać, tak? Oczywiście i to, co Ci mówiłem przed nagraniem, że w Berlinie już te, te bramki elektroniczne, takie co mają skanować mm -hmm. ten, to w październiku było już trzeba było tak stanąć, a teraz już ręce za głowę i to jeszcze taki z takim... Jak nazista takim, wiesz, i tak strój, jakby cię chcieli rozstrzelać w Ostaszkowie czy jedno. normalnie identyczna sytuacja, a ja od razu skojarzyłem, że ktoś im każe to robić, i oni, yy, wiesz, to jest yy, socjo, socjologia to jest, czyli wiesz, te wszystkie społeczne zachowania, na ile ludzi się podają, na ile się nie podają, ale jakie to ma w ogóle znaczenie, czy stoisz tak, czy, czy tak, jak ten skaner, i tak prześwietla całe twoje ciało, nie? A jakie to ma w ogóle znaczenie to skanowanie? No właśnie, to jest w ogóle nie, nie dość że szkodliwe. Mhm. Yy, jedna z wersji, co słyszałem, a to już lata temu słyszałem, że to jest skanowanie wibracji każdego człowieka, czyli już nie linie papilarne, tylko oni mają technologię, którą nie powiedzą ludziom, jaką technologię mają, czyli skanują sobie unikalne wibracje, takby yy, duszy, czy ciała człowieka, czy ducha, mhm. to są unikalne rzeczy, nie? Tak masz biopole, czy masz. Każdy rezonuje inaczej, no to w zależności od tych wszystkich wpływów urodzeniowych i takich. I jeśli by to było to, to chociaż trudno, nie, nie powiem na 100%, ale, ale oni na pewno nie, nie, nie liczą już na skan odcisków, tylko już bardziej te, te, te energetykę każdego człowieka, bo ma inną. Ale nikomu. chyba, powiem Ci, że chyba Wielka Brytania, Anglia chyba zaczyna Odwracać sytuację, gdzieś mi mignęła informacja, że Anglia wycofuje się z tego, że nie można wnosić na teren samolotu tam tych płynów po, po, powyżej 100 ml. Chyba już się z tego wycofują, ponieważ jakby widzą, że nie ma to żadnego sensu. No, to było to 20 lat temu wprowadzone mm -hmm. na lotniskach. I nie przyniosło w zasadzie no, żadnego, żadnego skutku, żadnego sensu to nie ma, tak? Nagle ktoś to zobaczył i cofają ten przepis, że możesz już te, tym razem będziesz mógł sobie z butelką wody wejść ze swoją butelką wody na pokład, tak? Czyli yy, przejść przez bramkę z butelką wody, nie? No to przyczyna, skutek, reakcja, to oni cały czas na tym bazują. Nagle się skończyły zamachy terrorystyczne, zauważyłeś? Wszyscy terroryści z całego świata... Na, gdzieś tam na jakichś wyspach, gdzieś na, bez komunikacji, dogadali się, że nie będą już atakować, nie będą terroryzować świata. No bo skończyła się era straszenia terroryzmem. Nie ma logiki się, tutaj, nie? Nie ma logiki. Skończyła tutaj. się era straszenia y, wirusem. Zaczęła się era straszenia wojną, chociaż też już coraz więcej ludzi sobie... Bierze to do serca. O, z tą wojną to jest następny etap. To straszenie. Ale coraz częściej zaczyna się era straszenia. UFO. nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, a to już dawno było zapisane. Ja już chyba kiedyś, lata temu, pisałem o tym artykuł oparty na 65 roku, na człowieku, który dowiedział się ich schemat działania. Oni powielają to cały czas, oni nic nie zmieniają, tylko utrzymują ciągłość. Tylko, że to jest to, że oni utrzymują ciągłość ojca na syna i te, te swoje założenia mają straszenie ufo, tam, te hologramy, jak to się nazywa, Blue Beam projekt, w ogóle te zmiany pogodowe, trzęsienia Ziemi, to trudno powiedzieć, kto to wpływa na to, a kto nie, nie? Przecież to dzisiaj, przy takiej technologii, to są różne rzeczy możliwe. Także nie wolno się temu poddawać. Ja w ogóle, jak byłem teraz za granicą, to prawie tylko no, świetna rzecz, no, nic do Ciebie nie dociera. Ja na nie wiedziałem, że mm -hmm. jakieś trzęsienie było. To, czy Biden leci do Polski, to ja tego radia nawet nie słuchałem tam. Też nic nie wiedziałem. Ale oni się też tym nie interesują. Tam w ogóle nikt nic nie wie takiego, nie? Chyba, że ci, co oglądają ten mass media, to tak, nie? Ale tak to, jak patrzyłem na daty budowy tych hoteli, to im trochę pozazdrościłem. 39, 42, no wtedy wojna na całego światowa w Europie, a u nich zawsze, czy to Ameryka Południowa, czy Północna, nie ma znaczenia. Dlatego oni tam Hitlerowcy uciekali do Argentyny i znalazłem takie dokumenty. Yy, właśnie w tym artykule, cem na stronie, że FBI kilka notatek wypuściło, że pojawiły się sygnały, że Hitler tam jest, w Argentynie. Tak, 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 tak. Miliardy to były na nasze 50 miliardów dolarów. Niektórzy mówią, że nawet 100 miliardów dolarów. Wartość tego, co nakradli, tych złotych zębów, tego wszystkiego w czasie II wojny. I oni mm -hmm. w 1943 by, była depesza do prezydenta czy kandydata na prezydenta y, Argentyny, który jeszcze nie był prezydentem i do, dostał od Hitlera y, jakby to powiedzieć nie tylko taką riposta do tego, że źle, się, źle, źle prowadzi kampanię, czyli już wtedy Hitler, naziści prowadzili jego kampanię, finansowali, żeby wygrał. Żeby, był, żeby mieli swojego prezydenta, jak będą tam uciekać mm. i dokumenty hoteli, które zaczęli budować, szpitale, hotele w tych enklawach swoich, gdzie mieli uciekać, 1943 rok. Czyli wtedy, kiedy ruszyli na wschód, na Związek Radziecki, tam dostali w kość i tuż chyba wtedy wiedzieli, że będą musieli tam zmykać. No i, i zobacz jakie to ma przełożenie, że wszyscy później po wojnie, po wojnie nie, nie, nie ruszali ich po prostu. Część do NASA tworzyło ci naukowcy, część gdzieś tam, te technologie w Związku Radzieckim, część gdzieś tam. I się rozpłynęło, nikt nikogo nie, nie karał. Poza Eichmanem, którego tak służby izraelskie złapały, reszta to mieszka w ogóle ten przewodnik. Z Igorem Witkowskim żeśmy to zrobili, ten program o tych o, o trzeciej Rzeszy. Nie? Jak, jak tam uciekali ci. Ci do dzisiejszego dnia. Yy, na przykład ten Mengele, to on sobie nie dość, że on tam uciekł, to on jeszcze później po wojnie przyjechał do Niemiec i spowodował wypadek niechcący i musiał uciekać z powrotem do Argentyny, ale doszedł do wniosku, że przywróci sobie z powrotem swoje nazwisko i poszedł do ambasady i wyrobił sobie paszport na Mengele, jaką na imię? Józef. Józef Mengele, wyrobił sobie paszport i jakby nigdy nic i prowadził usługi medyczne w ramach to, to są, Także widzisz jaka to jest Wiesz, on był bardzo cała ta wierchuszka była bardzo ceniona chociażby właśnie przez Amerykanów, tak? Czyli po cały program lotów kosmicznych amerykański no był tak. oparty o wiedzę, doświadczenia, które były przeprowadzane podczas II wojny światowej, tak? Czyli na, w obozach yy, w, robiono doświadczenia na na, 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 na żywych ludziach, czyli w no przecież. podciśnieniu, czy w zwiększonej grawitacji, czy w czymś. Także to były żywe osoby, którym oczy wypadały od tych doświadczeń, tak? Czy skóra odpadała kości, ale oni w ten sposób zbierali też doświadczenia i Ameryka sobie chciała bardzo chętnie z tych doświadczeń skorzystać. Bayer, Pfizer, to, to, to jest wszystko po kosie tych no korporacji. Tak, no, I Farben, przecież no, dawne. To tak, jak... tak. I to, to nic się nie zmieniło. Dlatego ja mówię, ktoś, jest taka książka Plan B Hitlera, czy Czwarta Rzesza. No to jest, to jest to, co się dzieje teraz, że wszystkie te firmy nie poupadały, tylko się przekształciły i cały czas kontrolują i wpływają, nie? To jest tylko kilka firm. Tak naprawdę to są trzy, trzy korporacje dzisiejsze, z tym BlackRock na czele, Vanguard i jeszcze jest ta trzecia, co zawsze zapominam, i one kontrolują praktycznie. Polska giełda 100%, 100% niemiecka 95% amerykańska, 95%... No to, to, to sobie możesz wyobrazić, że już wpływają na, na rządy danych państw. Nie? Hmm, dokładnie. Ale zobaczymy. Ale to jest yy, nie do utrzymania, kiedy te rzeczy będą wychodzić na jaw. No to, to co mówiłeś, że, że coraz więcej ludzi się będą dowiadywać o tym i tak. te teorie spiskowe zobaczą ile z nich jest prawdziwego, nie, nie są teoriami spiskowymi. Ludzka świadomość, czyli ludzka wiedza faktycznie, jeżeli o czymś wiesz, i masz świadomość tego, że tak jest, no to możesz wybrać. Jak jesteś mądry, to mądrze wybierzesz, tak? To nie pójdziesz do tego KFC i nie zjesz tego kurczaka, bo wiesz, jak on jest produkowany. O Jezus, to, to właśnie ja życzę każdemu, żeby był przy specyfikacji tych kurczaków, ja spędziłem trochę lat tam, ja ci opowiadałem, nie? Przy tych, jak w lat 2000 roku, jak te wszystkie, przechodziłem te specyfikacje, to byłem po prostu w szoku, ile szczepionek, ile antybiotyków w tym siedzi. A nam się wydaje, że to zależy od tego jaki antybiotyk nam dadzą, czy jaką szczepionkę nam dadzą, jak to już i tak od małego jest w sklepach wędliniarskich. Przecież jakbyś porozmawiał sobie z szefami zakładów, dużych zakładów, to oni mówią, że no to jest bardzo, mówili to, bardzo dziwna rzecz. Niby to jest nasze, prywatne, a i tak my nie możemy, nie kiwniemy palcem, Dopóki lekarz weterynarii nam y, przebije to, że ten kontener z tymi kurczakami może od nas wyjechać. Mhm. Jak nie przebije, to nie wyjedzie. No i co? Gdzie to sprzeda? A nie przebije, jeżeli nie ma całego programu szczepień. No, oczywiście, tak. Ta. To jest standardowe. Ja też już byłem na takich y, fermach, gdzie y, słynne powiedzenie, że to kurczaki zagrodowe, tak. Y, y, I faktycznie kurnik miał otwarte bramki na to, żeby sobie kurczaki wychodziły na zewnątrz, nie? Ani jeden kurczak nie wyszedł. One wszystkie stoją, jak otępione, ślinąca ciekna, cieknie ślina z dzioba i patrzą się na siebie, powygryzane, wiesz, pióra. A powiem Ci lepszy numer. Ale, ale kurczak jest zagrodowy, bo ma możliwość wyjścia na, do zagrody. No, no, wiem o co chodzi. No to jak nie wyszedł, to znaczy, że to w ogóle nie wychodziły wcześniej, bo one tam muszą kilka tygodni spędzić... Żeby się nie, one są os... przytłumione tymi antybiotykami, tymi, Też, tym tak, wszystkim, tak, także... Ale jest jeszcze większe zagrożenie, ten ścisk, yy, nie antybiotyki. Okazuje się, że yy, jednym z specyfikacji, czynnikiem takim, który by decydował na twardość mięsa i na toksyczność tego mięsa, było to, że na jednym metrze kwadratowym było więcej niż tam 10 czy 12 hmm. tych kurczaków. I to powodowało ogromny stres, a jak powodowało ogromny stres, to ten hormon stresowy dostawał się do mięśni. Mhm. I ludzie go potem jedli, i te, ten sam strach, tak to by to się idealnie zazębiało w całość, mhm. powodował u ludzi zwiększony po prostu strach. Zresztą, mi się wydaje, że ludzie w genach mają pewne programy powgrywane yy, odnośnie wyzna, wyznawania jakichś bóstw, czy, czy strachu, czy podporządkowania. To jeszcze jak Jordan Maxwell żył, to mówił mówił właśnie to, że... Czy myślisz, że to jest modyfikacja genetyczna, tak? Na ludziach? No mówił, że pewne nacje w przeszłości, ja nie wiem tak na 100%, mm -hmm. ale biorąc pod uwagę to, że my w tym kodzie genetycznym, no wiele rzeczy jest niepodkrywanych, co tam naprawdę jest wgrane, ale, ale pewne są rzeczy nielogiczne, czyli na przykład jest coś, że ty widzisz coś i dalej w to nie wierzysz, nie? Albo wierzysz w coś, co nie istnieje. To jest tak jakby... Stw stwórcy chcieli panować nad ludźmi kiedyś. twórcy, no nie wiadomo kto, nie? jakaś tam mm. załóżmy rasa. i grała nam program wyznawania ich jako boga, tak? czy bogów, mm. żeby oddawać im cześć. I praktycznie nazywa efekt cargo. Praktycznie na, na, na całym świecie, jak tam nawet Amerykanie lądowali gdzieś tam w Amazonii, na no jakiś tych, to to po jakimś czasie, po 20 latach wracają, a tam już ze słomy były i samoloty zbudowane, i czcili te samoloty, że jeszcze bogowie wrócą, no nie, czy satelitarne te anteny z drewna takie, wiesz. Mm -hmm. to także w tych plemionach prymitywnych yy, to był ten efekt cargo, że, że, że oni widzieli, że jakaś cywilizacja przy, przyleciała i zaczęli budować, wiesz, yy, z drewna no, imitacje tego, nie, mm -hmm. samolotu, bo wiedzieli, że jeszcze kiedyś bogowie wrócą. Tak, no także to jest. Y, może, może to jest ten kod wgrany, może nie. Może, może się sami go kiedyś y, pozbędziemy, ale to naprawdę jest dla nas, powiem ci, wyzwanie. Nie dziwię się ludziom, że jest ciężko, bo, bo my wykorzystujemy tylko 12% czy 10% mózgu. Do tej pory to ciężko jest, faktycznie. Nie? No ale to się zmienia. To, te, te mutacje, te helisy się otwierają i ta świadomość y, rośnie bardzo szybko, ale też bardzo szybko te zmiany na świecie następują, jak widzisz, że że to by wszystko przyspiesza, nie? Wszystko jest, szybciej się dzieje i tak. dużo, dużo depresji, dużo, no nikt nie lubi zmian tak naprawdę, większość, bo i organizm się źle czuje i człowiek nie jest przyzwyczajony, do, nie ma tej stabilności. Ale, ale, to jest, to musi, to jest naturalna rzecz, nie? Musi to, to oczyszczenie przyjść. Ziemia się też oczyszcza. To jak widzimy trzęsienia ziemi, to, to, to jest integrowane ze zmianami. No ciekawe. No dobra, co, co mówi astrologia w ogóle o, o nadchodzących czasach?